Nazywam się Julita Korgol. Spotkałam Jezusa. Wiem, jak to dziwnie dla was brzmi. Teraz, kiedy słyszycie mój głos, przybliżyło się do was królestwo. Kiedyś tak samo jak wy usłyszałam te słowa. Skonfrontowało mnie to bardzo. Nie rozumiałam, co to znaczy. 6 lat temu narodziłam się z Bożego Ducha. 6 lat temu oddałam moje życie Jezusowi. Dlatego stoję tutaj przed wami i świadczę o tym. O tym, co powiedział do mnie mój Bóg. Wydawało mi się, że jestem chrześcijanką, bo urodziłam się w chrześcijańskim kraju. Wydawało się, że mam to z urodzenia. Wydawało mi się, że mam to poprzez chrzest, którym ochrzcili mnie moi rodzice. Ale gdy zobaczyłam, że w Słowie Bożym jest napisane inaczej, okazało się, że wszystko to, co myślałam, wszystko to, co zostało we mnie włożone przez lata, ma się nijak do krzyża Jezusa. Teraz, gdy słyszycie moje słowa, przybliża się do was królestwo. Teraz położone jest przed wami błogosławieństwo albo przekleństwo. Teraz dokonujecie wyboru, czy wybieracie życie, czy śmierć. Takiego samego wyboru musiałam wybrać ja. Wiem, że idziecie teraz na cmentarz. Wiem, że macie zaprzątnięte swoje myśli czymś innym. Ale posłuchajcie tego, co do was mówię, bo to jest ku waszemu życiu. Bóg jest Bogiem żywych. Tak o sobie powiedział. Skończyłam studia prawnicze tutaj w tym mieście. Skończyłam studia podyplomowe. Pracowałam w zawodzie. Zarabiałam duże pieniądze. Jednak gdy zostawałam sama w domu, zastanawiałam się, o co tak naprawdę chodzi w tym życiu. Dlaczego wewnątrz siebie, mimo całego dobrobytu, mimo tego, że jestem żoną, że jestem mamą, dlaczego czuję się pusta? Dlaczego ciągle coś jest nie tak? Przychodził także lęk, co się stanie, jeśli zachoruję. Miałam małe dzieci. Bałam się też śmierci, bałam się o moje dzieci. I w takim momencie, tak jak teraz do was, dotarła do mnie Ewangelia o Jezusie, że umarł za mnie na krzyżu, za każdy mój grzech, po to, żebym mogła żyć, jeżeli uwierzę i narodzę się z Bożego Ducha. Dla mojej wykształconej głowy było to bardzo konfrontujące. Było to dziwne. Mowa o krzyżu Jezusa. Ale jest w Bożym Słowie powiedziane, że mowa o krzyżu jest głupotą dla tych, którzy nie uwierzą i idą i giną. Natomiast jest mądrością. Mądrością Bożą dla tych, którzy uwierzą. Ja postanowiłam podjąć decyzję, że uwierzę. Uwierzę w krzyż Jezusa. Uwierzę w Jego ofiarę. Uwierzę w Jego pusty grób. Uwierzę w Jego zmartwychwstanie i w Jego wniebowstąpienie. Że oddam Mu moje życie. Podjęłam decyzję. Najważniejszą decyzję w moim życiu. Wcześniej też podejmowałam decyzję. Myślałam, że one w jakiś sposób zmienią moje życie. Ale ciągle gdzieś wewnątrz siebie byłam nieszczęśliwa. Gdy podjęłam decyzję, że zaufam Jezusowi, że uwierzę w Jego krzyż, to odmieniło moje życie. I tak samo teraz, gdy słyszycie to, tak samo teraz wy możecie podjąć decyzję. Czy zastanawialiście się, kim tak naprawdę dla was jest Jezus? Jaką rolę odgrywa w waszym życiu? Czy macie z Nim relację? On o sobie powiedział, że jest Bogiem relacji. Ja musiałam zadać sobie te konfrontujące pytania. To nie były dla mnie wygodne pytania. I dla was raczej też nie są do końca. A jednak teraz tutaj, gdy chodzimy po ziemi, tu podejmujemy decyzje. Tu kształtujemy swoje życie. Nie da się tego zrobić później. Bo powiedziane jest, że człowiekowi raz dane jest umrzeć. Raz, a później sąd. Tu na ziemi jest decyzja. Teraz, gdy słyszycie mój głos, to teraz przed wami położone jest do wyboru przekleństwo czy błogosławieństwo. Czyli teraz możecie podjąć decyzję, w którą stronę pójdziecie. Bóg jest żywy. On nie został na krzyżu. On zmartwychwstał. Powiedział o sobie, że nie ma innej drogi do Ojca jak przez Niego. Że nie ma innych pośredników. Że Jezus jest jedyną drogą. Jest jedyną drogą i jedyną prawdą. I nie ma innej drogi. Nikt nie przychodzi inaczej do Ojca jak przez Jezusa. Nie można sobie tego ani wymodlić, ani zasłużyć. Niestety Słowo Boże mówi, że nie możemy dać nam mszę, czy pójść na odpust. Nie przyjdziemy w ten sposób do Jezusa. Nie ma innego pośrednika. Zbawienie jest z łaski, z Bożej przychylności dla nas. Boży to dar, ażeby nikt się nie chlubił.
Ja kiedyś myślałam o sobie, że skoro jestem dobra, skoro nikogo nie zamordowałam, nikogo nie zgwałciłam, nie piłam, nie ćpałam, to pójdę do nieba, bo niebo jest dla takich jak ja. Ale w Słowie Bożym przeczytałam, że nic bardziej mylnego, bo nie mogę swoim postępowaniem i życiem tutaj na ziemi zasłużyć na niebo. Muszę przyjąć i uwierzyć w ofiarę Jezusa, w to, że On przyszedł na ziemię jako Boży Syn. Za mnie i za was umarł na krzyżu, po to, jeżeli ja uwierzę, to żebym mogła być zbawiona. Kochani, tak samo teraz wy musicie podjąć decyzję o tym, tutaj na ziemi, czy wierzycie, czy nie, czy wybieracie Jezusa, czy nie. Jest powiedziane, że On świat pokonał, że jest to dla nas dostępne, że jest to dla nas możliwe, że nie musimy na to zasługiwać, musimy uwierzyć. Obok Jezusa na krzyżach wisieli najgorsi przestępcy. Wtedy krzyżowano tylko najgorszych, morderców, gwałcicieli. To była najgorsza śmierć. Obok Jezusa wisiało dwóch. Jeden mu urągał, a drugi mu powiedział, że jest prawdziwie Synem Bożym, żeby wspomniał, gdy będzie u Ojca, żeby wspomniał o Nim. A Jezus mu powiedział, jeszcze dzisiaj będziesz oglądał Ojca Mego. To jest dowód na to, że zbawienie nie jest z uczynków, ale zbawienie jest z łaski, że zbawienie jest dla tych, którzy uwierzą. Kochani, Bóg jest prawdziwy, jest realny, jest Bogiem mocy. Działa realnie w życiu. Działa realnie w moim życiu każdego dnia. Gdy narodziłam się z Bożego Ducha, zdiagnozowano u mnie guza piersi. Dla jednych jest to wyrok, ale dla tych, którzy uwierzą, to nie jest problem. Zostałam uzdrowiona z guza piersi. Jestem całkowicie zdrowa, dlatego że uwierzyłam w to, że wykonało się dla mnie na krzyżu uzdrowienie. Na krzyżu też wykonało się uwolnienie z każdego nałogu, z każdego zniewolenia. Bóg jest realny. Powiedział, że ci, którzy uwierzyli, ci, którzy w Jezusa uwierzyli, będą kłaść ręce na chorych, a ci będą uzdrawiani. Będą uwalniać ludzi. I będą jeszcze większe rzeczy czynić, dlatego że On idzie do Ojca. Tak samo jak działał wtedy, kiedy chodził po ziemi. Tak samo działa teraz. Tego samego doświadczamy my tutaj. O takim królestwie do was mówimy. O królestwie, o Jezusie, który jest Bogiem mocy, realnie zmienia życie. Jeżeli ktoś z was jest chory, podejdźcie do nas. Położymy ręce, pomodlimy się o was. Nie ma takiej choroby. Nie ma takiej choroby, której Jezus nie poniósł na krzyż. Jeżeli ktoś z was potrzebuje być wolny, podejdźcie do nas. Możesz być wolny. To jest kwestia decyzji. Być może ktoś z was ma depresję, czy jakieś lęki. Wstyd jest chodzić z chorobą. Wstyd jest być zniewolonym. Podejmijcie odważną decyzję. Możemy się o was pomodlić. Jesteśmy tutaj dla was. Dlatego, że realnie spotkaliśmy się z Jezusem. Dlatego, że On realnie zmienił nasze życie. Dlatego, że realnie doświadczamy Jego mocy. Dlatego, że realnie z Nim chodzimy i każdego dnia mamy relacje. Jest powiedziane, że kto szuka, ten znajdzie. Jeżeli w swoim sercu zastanawiasz się, czy Bóg jest żywy, to tak, mówię ci, Jezus jest żywy. Każdy z nas tutaj na ziemię przyszedł i zastanawia się właśnie nad tym, czy Bóg jest żywy, czy nie. To jest to ziarno wiary, z którym każdy z nas przyszedł po to, żeby znaleźć Boga. Bóg nas na ziemię z tym posłał. Po to, żeby każdy z nas podjął tutaj decyzję, czy wierzy w Jezusa, czy nie. Zadaj sobie pytanie, kim dla ciebie jest Jezus? Czy masz z Nim relację? Czy wiesz, co to znaczy, że On jest drogą, prawdą i życiem? Jakie miejsce w twoim życiu zajmuje krzyż Jezusa? Czy znasz Jezusa jako Boga mocy? I czy rozumiesz to, co On powiedział, że On jest jedynym pośrednikiem do Ojca i inaczej nikt nie przychodzi? Królestwo Boże nie może stać się inaczej udziałem niczyim, niż przez to, że się uwierzy w Jezusa, przez to, że przyszedł na ziemię jako Boży Syn, że umarł za nas na krzyżu, za nasze grzechy,
że zmartwychwstał, że grób jest pusty, że wstąpił do nieba. Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości. Każdy z nas tutaj, na ziemi, podejmuje decyzję, czy rodzi się na nowo. Teraz, gdy słyszycie to poselstwo, teraz nie zatwardzajcie swoich serc. Jeżeli Duch Święty przekonuje was teraz o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie, to teraz nie zatwardzajcie serca. Teraz odpowiedzcie. To, co do was teraz mówię, to jest dobra nowina, to jest Ewangelia, taka sama, jaką głosił Jezus. Tak samo wtedy konfrontowała ludzkie życie i ludzkie serce. Tak samo było to coś, co było zupełnie inne, poselstwo z nieba. To jest ta sama Ewangelia, którą głosił Jezus. Wszystko jest zgodne z Bożym Słowem. Kochani, musicie podjąć decyzję. Ja też ją musiałam podjąć. Bóg dał nam wolną wolę i nikogo z nas nie zwolnił z tego, ażebyśmy podjęli decyzję, czy się decydujemy narodzić z Bożego Ducha, czy też nie. Decyzja należy do was. Mądrze decydujcie. Jeżeli potrzebujecie uzdrowienia, chodźcie, pomodlę się. Jeżeli potrzebujecie uwolnienia, chodźcie, pomodlimy się o was. Weźcie też swój cud. Amen.